Brakuje nam robotników, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Uła. Skończyły się materiały, widzę. I teraz trzeba uważać, nie? Bo kiedy zmieniamy sobie sposób zaludnienia tych ludzi, to może nagle zaczynać brakować niektórych surowców, bo oni potrzebują kiełbasy i tak dalej, i tak dalej. Więc po takich skokach cywilizacyjnych... A. Coś tutaj się zabłyszczało, może jakiś... No, o kurde. Zachary Quinto. Poziom profilu 4. Może nagle zacząć ubywać tych surowców. Na przykład ryb ubywa, nie? No, widzicie, widzicie? I Remigiusz mówi, zauważyłem, zanim się zaczęły alarmy. Zauważyłem, że coś się dzieje niepokojącego. I interwencję podjąłem. Mam nadzieję, że ta interwencja... Dobra. Za mało zboża jest. Za mało jest pszenicy. Ale wziąłem to pod uwagę i zostawiłem sobie miejsce. Mam też robotników, którzy się potrafią zająć hodowlą pszenicy, więc... ale to akurat chyba farmerzy powinni być. Tak jest. Ale nie potrzeba wielu, więc... spoko. Elegancko. Połączyłem te poletka. We're taking every care. Robimy co możemy, tak powiedziała mi pani. Nie wiem, czy mogę jej ufać, ale... no, chyba by mnie nie okłamała, nie? Doskonale. Żeśmy wykorzystali ten obszar na maksa, więc nie przeszkadzają nam tutaj te spadki. Dzień dobry wszystkim. Witam ich, witam serdecznie. Ależ mamy dużo mieszkańców. Mamy zarobki takie, powiedziałbym, bo koszty utrzymania są wysokie. Trzeba zwiększyć, poprawić magazyn, bo się chyba nie wyrabia. Za dużo towaru powoduje, że magazyn zaczyna być przytkany i wtedy trzeba go powiększyć. Ale mam nadzieję, że dzięki temu ten wiatrak szybciej ruszy. Zerknijmy okiem. Rybek ciągle ubywa. Świnek też ubywa. No wiadomo, na mydło poszło, nie? To może być też... no dobrze, to nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi zainwestować... kolejną. Mam nadzieję, że to się... nie ma dostępu do magazynu. W złym miejscu ta droga. O, okej. Peddlers say there's nowhere to take it. Tu się magazyn żaden nie znajduje w pobliżu. Spokojnie. I teraz będzie dobrze. Trzeba reagować. Błyskawicznie. Jak tam z rybkami ciągle spadają. Alkoholu też ubywa. Trzeba reagować. Brak alkoholu powoduje, że ludzie są mniej szczęśliwi. Ciekawe czemu. Ten magazyn trzeba poprawić, bo wózków nie wyrabiają z wózkami. Jak tam sytuacja? Czemu ten alkohol? No bo piją. Ryby powinny się ustabilizować lada moment, bo zbudowałem dwie dodatkowe fabryczki. Znaczy dwie... Nie wiem, jak to się nazywa, czekajcie. To na pewno jakoś ma sensowną nazwę. Dom rybaka po prostu? Okej. Okay. Porządku. Okej. Jest zapotrzebowanie na ryby, ale teraz przybywa powoli.
Świnki są problemem takim głównym. Ciekawe. No wiadomo, mydło i tak dalej. Ale świnkownia wydaje się być bardzo dobrze sobie radzą świnkownie tutaj. Ale to nic nie znaczy. Dostajemy raport, że potrzeba więcej świnków, to pracujemy nad tym. Hop. I hop. I to jest wszystko przemyślane, bo to pasuje jedno do drugiego. Cztery. Uwaga, uwaga. Jak to ładnie zrobić? A niech będzie tutaj. I teraz. Zaczyna brakować farmerów. To jest duży problem. Znaczy, nie jest to duży problem, zaraz sobie z tym poradzimy. Ponieważ dla farmerów trzeba... Dobra, spróbujmy wykorzystać ten obszar tutaj sobie. Jesteśmy na takim etapie, że farmerom trzeba by zarezerwować dodatkową przestrzeń. Could be worse. A ich tu może ich było, bo rybek zaczyna brakować, ale to niemożliwe chyba. Specjalnie nad tymi rybkami popracowałem. No, rybek... Jeżeli chodzi o rybki, to jest stabilizacja pewna. A tu farmerów przybywa powoli. Ale trzeba zacząć myśleć nad szukaniem obszaru dla farmerów, czyli budowy kolejnego takiego ekosystemu małego. To trzeba wiedzieć, że w związku z tym, że wybudujemy takie coś, to będzie też potrzeba dodatkowych środków, dodatkowych rybek i tak dalej. Świnki. Mam nadzieję, że łby przybywa. Okej. Czekajcie. Zrobimy to tak. Pozbędziemy się tego, ponieważ... Zawsze warto taki magazyn postawić, bo nigdy nie wiadomo, co wokół tego będziemy potem budowali. Zaraz. Magazyn. O tak. Bo na tą część tej wyspy chciałbym się tutaj przenieść. O tak. I teraz... Byśmy to chcieli zrobić tak. Raz, dwa, trzy. Nie trafiłem. Never rains in a drop. Hops. I hops. Cyk, 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 cyk. To jest pierwszy segment nowej zabudowy, a to jest drugi segment nowej zabudowy. I tu też te podstawowe usługi są konieczne, czyli rynek. Ops. No, może karczma też. Desek teraz brakuje. I będą się wprowadzali powoli ludzie. Ale z rybkami to jest deficyt poważny. Rybkowy deficyt. A nie, są. Wiem, że jedyny problem, jaki teraz mamy... O czym ty mówisz, Ordowik? Nic nie zarejestrowałem z tego. I need something to blunt my rage on. Dobrze. O jednej rzeczy żeśmy zapomnieli. To trzeba ulepszyć to niestety, ale nie stać nas, bo desek brakuje. A, właśnie. Myślałem już wcześniej o tym. Zobaczmy, jak to wygląda. Na czym polega problem z deskami? Drewna jest dużo. Desek też jest. Drewna. To może oznaczać, że jest tartaków za mało. Tartaki mają to do siebie, że można je budować gdziekolwiek, blisko magazynu, więc wykorzystajmy to w ten fakt, że tutaj mamy mało miejsca.
I zróbmy. Lubię symetrię. Nie wiem jak państwo, ale ja lubię symetrię. Okej. Doskonale. Bo ciągle nie zrobiłem od mydła. Tu potrzeba żelaza. Zobaczmy, czy tu są jakiekolwiek szanse na żelazo. Jest złoże żelaza. Dobrze. I to w dobrą stronę żeśmy się posunęli. Dlatego biedaki mydła nie mają. Ale zanim się zaczniemy rozwijać mocno. Widzicie? I owieczki też. Jest bardzo dużo tutaj już ludzi. I zaczyna brakować innych rzeczy. Czyli farma owiec będzie potrzebna. To wszystko trzeba kontrolować i pilnować. I teraz tak. Farma owiec, kochana. Raz, dwa i trzy. I tutaj też. Raz, dwa i trzy. Cyk. Pilnujemy, obserwujemy. Są tu spadki. Z gliną i z cegłami nie powinno być problemu. Tutaj wszędzie są wzrosty. Mydło jeszcze na nie przyjdzie czas. Farmerów trochę mi przybyło w tej części. Trzeba myśleć o żelazie. No, to wymaga pieca hutniczego. Kopalnie żelaza i mielerza. Mielerz. Pamiętam, że mielerz trochę zanieczyszczenia robi. On coś robi z drewnem i węglem. Dobra. To, co jest nam potrzebne, to kopalnia żelaza. Kopalnia żelaza wymaga wielu, wielu robotników. I tu oczywiście magazyn. Ups. Nawet chyba tego segmentu nie musicie łączyć z miastem, jak nie chcecie. Bo magazyny to magazyny. Co jest w tym magazynie, to jest w tym magazynie. Bo ludzie się do pracy znaleźli. Skoro już żeśmy zainwestowali w to żelazo, to jeszcze tylko potrzebny jest ten mielarz cały. I huta też będzie potrzebna, nie? Piec hutniczy. A, jednak, dobra. To błąd. Połączenie z portem jest konieczne. Co tu się dzieje? Jakiś ugor. No dobrze. Zatem mamy tak. Jeszcze teraz tylko mielerz. Ciekawe jak to, bo to jest związane z tym. To jest związane z drewnem. Już kurzy strasznie, nie? Widzicie to. Przestawmy to troszkę tutaj. To jest, proszę państwa, zanieczyszczenie. No, mały błąd. Nie zauważyłem, że to też wpłynie na... Znajmy to tak. Że na produktywność tego mielerza. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, pozdrawiam. Całuski. Na czym to ja? Tutaj. No i tak, jak będzie żelazo, to będzie stal i będzie można świnki produkować i zwiększyć ilość.
Wykosiłem las dookoła. A to chyba nie wpływa negatywnie na produkcję, wiesz? To zaraz, żeby to sprawdzić, to sobie zrobię tak. Już jest na 99%. To nie problem. Drogi nie utrudniają. Więc jest ok. Pamiętam, że tu jest bardzo dużo ludzi potrzebnych do pracy. No właśnie. Atrakcyjność. A właśnie. Atrakcyjność tego miejsca jest mniejsza, bo jest ten, te zanieczyszczenia są tutaj. No. I count our blessings every day. Ok. Zobaczmy. Siły robocze są. Już rozbudowa do wyższego poziomu to wyższa szkoła jazdy jest. Ale produkcja stali już powoli idzie. Tu są wszystko pełne te domy, a tych te jeszcze nie są pełne, bo im tego mydła brakuje, nie? Mamy posterunek policji, mamy szkołę. So lovely to meet you, dearie, but a word of advice. Always watch your back. Posterunek policji przestawiłem, znaczy ustawiłem tutaj. Żeby przestępstwa jakieś ewentualnie, żeby zapobiegać. Pamiętajcie, proszę Państwa, to jest ważne. Lepiej zapobiegać, niż potem się męczyć z problemem. O, właśnie słyszałem taką anegdotę, że ziomek, który chodził do szkoły katolickiej, takiej wyższej szkoły katolickiej w Ameryce, opowiadał o tym, że w związku z tym, że... żeby zapobiegać ciąży w tamtym koledżu i w ogóle w tym miasteczku akademickim, to zakazano sprzedaży prezerwatyw. To jest... kościelna filozofia na temat zachodzenia w ciąży. Ktoś doszedł do wniosku, że jak nie będzie prezerwatyw, to ludzie nie będą uprawiali seksu, nie? Tak sobie właśnie, tak sobie religia radzi z przyrostem naturalnym. Cudowne, cudowne. Ale czekajcie, bo na razie mamy tak, mamy sztaby, mamy tak, mamy stal, ale trzeba jeszcze stalowe belki robić. I to jest stalownia, i ta stalownia wymaga, ohoho. Your city has grown uglier. Niestety, moje miasto się zrobiło brzydsze, no. Ze względu na hutę. Dlatego te huty warto na osobnych wyspach robić, na przykład. Okej, mamy problem, bo tego typu miejsca wymagają strasznie dużych ilości rzemieślników. Co mi, tu gazeta? Okay. Uncompromising. Dobrze. Zaakceptowałem do druku. To znowu zwiększyłem ilość. Trzeba uważać na to. Gdzie znowu, kurde, ubrania robocze. Z alkoholem jest duży problem. Na razie nie będę dostarczał żadnego towaru, bo... O nie, explosion! O shit. O nie. Ktoś wspominał o związku... Nie, straży pożarnej! Na to oni... Co za gamonie. O. Gdzie to wybuchło? W gorzelni. O szwy dziady. Nie dość, że mam problemy z alkoholem. Znowu zaczyna pożoga i tragedia.
Już przeszkolili. No idźcie gasić, idźcie gasić. Mi się jeszcze zaraz magazyn zacznie palić. Ale to też oznacza, że tutaj mamy problem z ziemniakami, nie? Nad alkoholem trzeba popracować. A to wszystko wymaga robotników kolejnych, nie? Has been vanquished. Okej, widzicie, poradzili sobie, zostawiłem ich samych. A farm? We know fields. I teraz tak. Ups. Idealnie. A to przeniesiemy sobie troszkę tutaj. Powinno załatwić sprawę, tu trzeba odbudować. Farmerów zaczyna mi brakować, ale to nie problem, jesteśmy na to przygotowani. Game save. I już, problem z głowy. Ale to oczywiście nie koniec problemów. Bo jeżeli chodzi o wódkę i ubrania robocze, to cały czas mamy deficyt. I teraz tak. Nie jest problemem brak wełny, bo tego mamy pełno. Problemem jest produkcja tych ubrań. Zatem te dwa sklepiki nie wystarczają tu. Magazyn też widzę, że sobie nie radzi do końca. Powiększymy magazyn, bo to może być to wąskie gardło. Ale też zwiększymy ilość fabryk. Się zmieściła, tylko nie ma drogi. Mieszkać zrobimy drogę tutaj. We need something first. Brakuje towarów. Jak to brakuje towarów? Przecież mamy wełnę aż nadto. Dobra. Problem z alkoholem nadal jest niestety obecny. Ziemniaków jest za mało. Ale zostawmy tą sprawę. Powoli tu przybywa, nie? Ubrania robocze są większym problemem, bo to może nam totalnie zastopować produkcję. Zobaczmy sobie, jak tam zadowolenie. Niczego nie brakuje. Ryby są. Bardzo dobrze. Potrzeba więcej farmerów. Ups. No i jesteśmy na to przygotowani oczywiście. Ale więcej farmerów, co oznacza większe zjedzenie rybek. Więc trzeba patrzeć, co się dzieje. Kurde, co się dzieje z rybkami? Są nadwyżki. Farmerzy też piją nieźle. Tu jest dobrze. Stal i żelazo. Okej. Można pomyśleć o mydle. Wolutko, ale trochę się boję. Możemy też postawić szkołę. Jesteśmy na to gotowi. A trade agreement between competitors has ended. Ale czegoś nam brakuje tutaj przy tej szkole. Czekajcie. A, więcej stali. No dobrze. Czy chcę porozmawiać o moim problemie z alkoholem? Mój problem z alkoholem polega na tym, że za mało piję i że mam kaca. Niestety. Zbyt długo. W tym sensie, że jak już się napiję od święta, to mnie potem przez dwa dni głowa boli. Nie, tak. Zrobiłem plantację ziemniaków, ale nie zrobiłem gorzelni, dlatego że rzuciłem okiem, się okazało, że ziemniaków miałem na zero. Podejrzewam, że gorzelnie będą sobie radzić z tym, co mają. Jeżeli nagle przybędzie za dużo ziemniaków, tak jak teraz na przykład, jak będą nadwyżki ziemniaków,
a produkcja będzie nadal na niskim poziomie, to wtedy dobuduję gorzelnię. Ale to jest słuszna uwaga. No piwo też można by robić. Tylko, że żeby piwo robić, to trzeba znaleźć chmiel. A chmiel to już wymaga... No właśnie, miejsca specjalnego chyba. Chociaż cholera wie. Co do gorzelni... Na gorzelnię jest miejsce przeznaczone. Tutaj, kurde, strasznie dużo. 200 osób tutaj jest zatrudnionych. Kamienna droga przyspiesza załadunek. Jak będę miał za dużo gliny, to wtedy nad tym popracuję. Proszę bardzo. Szkoła. Ojej. Podatek koronny. Ojej. Szkoła trochę kosztuje, co? 50? Ale 50? Dobra, 50. To czemu aż tak bardzo? Może farmerów ubyło nagle? Coś tu się dzieje dziwnego z pieniędzmi. Okej. Dobrze. Najwyższa pora zainwestować w produkcję mydła. Zobaczmy, jak ze świnkami sytuacja. Świnek jest bardzo dużo, kiełbasy jest też bardzo dużo. Wytwórnia mydła. A zróbmy ją tutaj. Chociaż wytwórnia mydła wymaga czterech belek stalowych. To poczekamy chwileczkę. Aha, mam chmiel, tak. Faktycznie. Doskonale. No i teraz obserwujmy magazyny. Obserwujmy magazyny. Ubywa desek, ale to jest... Ciągle ubywa ubrań roboczych. Chyba mniej ich ubywa niż ubywało, bo wydawało mi się, że 39 mieliśmy w najgorszym momencie. Mamy dużo, dużo gliny, mało cegieł. Jeżeli jest dużo gliny, a mało cegieł, to znaczy, że się nie wyrabiają moje cegielnie. No to oznacza, że trzeba jeszcze jedną dorzucić. I zaczęło się pojawiać też mydło na rynku. Więc będzie mi przybywać tutaj robotników, bo oni bardzo lubią się myć. Czy widział pan już Call of Duty? Tak, widziałem. Oczywiście, że widziałem. Bardzo mi się podoba. Obiecujące to jest. Pole naftowe. Martwi mnie ta atrakcyjność mniejsza. Widzisz, że ja nie pamiętam, jak się ten... Bo można budować kolejne miasta, nie? Tylko trzeba wtedy szlak między jednym a drugim ustawić. I nie pamiętam, jak to się robi. A robiłem to w poprzednich wersjach gry. Co tutaj się dzieje? Nie wyrabiają tutaj. Dostaję informację co chwilę, że coś tutaj jest... Brakuje towary w tartaku. Tak blisko mają, a nie nadążają. Bo drewna nie ma. Taka historia. W zasadzie jest tylko jedna ta chata drwala chyba. To wiele tłumaczy, nie? Drwalu. Drogi drwalu. A tu jest jeszcze chata drwala. No tak, ale to ciągle za mało. Cyk. Czy on da radę? Bo to kawał drogi. O Jezu. Musi dowieść. Aha, on, popatrzcie. To nie zawsze do magazynu, czasami bezpośrednio do... Dobra. Chyba chcą teraz nowi się pojawić tutaj rzemieślnicy. Można też bezpośrednio dostarczać ten towar, widzę. Stąd. Znaczy tu. To nie jest najlepszy sposób na wykorzystanie
na wykorzystanie gliny, ale niech tam. Żeby rozsądnie było. Tu jest daleko do magazynu w ogóle z tego miejsca, teraz widzę. No space left here. Nie wyrabiają się. Nie zrobiłem magazynu przy tym. Warto to przebudować gdzieś tam w pewnym momencie. Już nie jest to teraz najważniejsze. Okej. Okay. Cegły to towar. Tutaj spoko, spoko. Myślę, że możemy produkcję... Możemy zredukować trochę pracę w węglarni. Znaczy w wydobyciu węgla. Możemy od 25% zmienić warunki pracy. Będą zadowoleni bardziej pracownicy, a nie muszą aż tak dużo wydobywać. Tak, ulepszać magazyny można, tylko to kosztuje glinę, więc... No i teraz możemy zrobić rzemieślników już. A to nam otworzy nowe opcje. Ale może najpierw... Bo rzemieślnicy będą mieli większe zapotrzebowania też. Spróbujmy jeszcze zrobić tak. Zobaczmy, jak tam z farmerami, bo na pewno będę potrzebował więcej farmerów. Game saved. Opa. Jobs. I tu na pewno będą potrzebni też strażacy. Nie, przepraszam. Bo jak tu się coś zapali, to ja będę potem cierpiał strasznie. Niech będzie tak. Jak tam sytuacja? Cegieł ubywa, ale to nie kłopot. Łój i mydło. Dobrze, są wzrosty, są wzrosty. Zatem, uwaga. Mamy rzemieślników. Rzemieślnicy płacą dużo większe podatki, nie? Żeby wszystko było jasne. Attention for the admiral. All I ever desired was a place to live and work. On our way. Piracka dziewczyna. Ekspedycje są kuszące, ale to na razie zostawimy sobie potem. Potem do tego przyjdziemy. Są takie różne atrakcyjności tych... różne rzeczy można robić, a ja... Strasznie dbam o to, żeby mi to miasto idealnie się rozwijało, nie? Żeby niczego nie brakowało. A to już nie jest takie proste. Więc zasoby, zapotrzebowanie rolników są, znaczy robotników są zaspokojone. Za dużo komunikatów. Zapotrzebowania wszystkich spełniać. Tutaj ciągle są problemy z alkoholem. Znaczy, że gorzelnie się nie wyrabiają po prostu. Tylko gorzelnie mają skłonność do wybuchania. Warto pomyśleć o tym, żeby gorzelnie postawić gdzie indziej. Zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery gorzelnie postawiłem tutaj. Właściwie trzeba było to zrobić tak. Ops. Jak wybuchną, to wszystkie, nie? Cyk. A tą sobie sprzedamy. I teraz magazyn jest jeszcze potrzebny. Nie wziąłem tego pod uwagę, cholera.
I teraz tego żal nie będą tutaj pracować. Ziemniaków mamy. Nie wiem, czy nie przesadziłem z tymi gorzelniami. No to najwyżej, będą mniej, będę mniej wymagał od nich. Ale to powinno rozwiązać problem alkoholu. Nie wiem, czy to rozwiąże problem ziemniaków. Mamy też z drewnem. O, za dużo produkują drewna tutaj. Więc niech się tak nie wysilają. Większe zadowolenie, mniej wysiłku. Gdzie? Jak tam z pszenicą w ogóle sytuacja? To też jest ważne. Pszenica, o, mało pszenicy, nie? Ale za to dużo mąki, dużo chleba, więc chyba się nie musimy przejmować, nie? Możemy zredukować produkcję mąki. Co też wpłynie pozytywnie. I produkcję chleba. To mi daje pewien komfort, nie? Że jeżeli na przykład zacznie mi czegoś brakować, to zamiast produkcji kolejnej budować kolejnych fabryk, to mogę po prostu zwiększyć wymagania. Nikt się nie pogniewa. A teraz pomyślmy sobie tak. Mamy bardzo dużo tych, więc zrobimy mały upgrade. Game save. Co wymaga stali chyba, prawda? Tak mi się wydaje, że to wymagało stali, dlatego... Zatem mamy już... 240 mamy rzemieślników. To powinno uruchomić jakieś dodatkowe rzeczy. Tak mi się wydaje w grze, ale ratusz. Przynosi korzyść tylko wtedy, kiedy są tu umieszczone przedmioty. Konserwy i okna. Bo powinienem mieć 200 rzemieślników. Może się włączył ten update. Właśnie, to chyba Twitch, ten Twitch drop, nie? Tutaj może Baxi kontroluje sytuację. Okna. Po co komu okna? Dziękuję za 300 bitsów. Tak, walczy się z przeciwnikami. Walczy się z piratami w ogóle. Inni są też udziałowcy tego świata. Co, ja nie wiem w ogóle, kto ma zapotrzebowanie na okna. Jest szkło i są okna, ale... To nie jest zapotrzebowanie, to jest po prostu jedna z tych. No dobra, to najpierw O, panie. Farma bydła, uprawa papryki czerwonej. Kuchnia tradycyjna. O Jezu, a kuchnia potrzebuje okien. Dobrze. No zacznijmy od okien. Kopalnia piasku. Kopalnia piasku jest właśnie tak. Tutaj. To pamiętałem, że to na wodzie. Taka żwirownia trochę. Zobaczcie, jak ładnie kopią. Elegancko. I też będzie huta szkła potrzebna. Czy huta szkła wymaga czegoś, czego ja nie mam? Tak, wymaga stali. Belek w zasadzie. To jest powolna ta produkcja. To powinno trafiać bezpośrednio. Nawet zróbmy tutaj. Lepszą drogę. Powinno od razu trafiać bezpośrednio w to miejsce. Ale nie, bo to trafia do magazynu. I to też trafia do magazynu. Powiedziałbym, że to nie do końca jest dobrze pomyślane. A nie, patrzcie, bezpośrednio jednak. To mi się podoba. Aż szkło trafia tam. Ruszyła produkcja, elegancko. No tutaj w te i we w te. No dobra, szyby już powstają, a teraz rzućmy okiem na magazyny. Jak wygląda sytuacja? Ziemniaków ubywa. Ale jak ubywa? Ubywa ziemniaków zdecydowanie, nie? Zobaczmy, czy...
kwestii ziemniaków... mamy, kurde... Mamy 4 farmy ziemniaczane. Ale jest dużo mieszkańców. Dobra, trzeba podjąć szybką decyzję. Myślę, że w tę stronę możemy pójść. Postawić tutaj magazyn. Pracowników mam, ale tak właściwie tak powyżej 100 to jest, ale wiem, że teraz będę potrzebował więcej. Ziemniaki. Magazyn, cyk. Kontrolowanie tego wszystkiego strasznie dużo jest. Znaczy, to mi sprawia ogromną przyjemność, ale jest też męczące. Ziemniaczki. Doskonale. Okej. I dokładnie to samo zrobimy tutaj. Te pola potem też można przemieszczać, że gdyby ktoś zrobił to nie tak, jak powinno być zrobione. Game saved. Tu idealnie. Okej. I obserwować będziemy ziemniaczki. A tu się nie wyrabiają, kurde, z dostarczaniem towarów. No, bo tak się nie da wybudować. To może spróbujemy ten magazyn przenieść tutaj. Może tak będą się wyrabiać. Tak czy inaczej. Okej. Trochę ziemniaków jest więcej. Tutaj w porządku. Chleba produkują już tyle, że nie dają rady. Powoli mamy też szkło. No dobra. Ilu mamy? 240 rzemieślników. Bez produkcji konserw nie będzie rozwoju tego. Tu będzie ropa, wydobycie ropy, więc to olejmy. Wydaje mi się, że konserwy to też urzekające miejsce. Myślę, że tu może być miejsce, w którym będziemy hodowali bydło. Takie to. Nigdy nie robiłem wcześniej hodowli bydła, więc też byłoby fajnie na las, ale tak myślę sobie, bydło w górach. Sens? Czy to może być jedno przy drugim? Oczywiście, że tak, bo to są farmy. Ej. Okej. I teraz tak. Oni na razie nie mają dostępu do magazynu, ale zaraz się tym zajmiemy. Peddlers say there's nowhere to take it. Okej. Dobrze. I magazyn jest potrzebny. Czemu tu farma? Magazyn, cyk. I jest. Cyk. I jest. Ale to nie ma oczywiście połączenia z portem na razie.
więc trzeba to zrobić inaczej. Okej. Połączenie z portem już jest. Oczywiście tędy nikt nie będzie podróżował. Na razie mamy produkcję wołowiny tutaj. Teraz, kurde, papryka czerwona. Ciekawe, ile miejsca wymaga papryka czerwona. Musimy zostawić trochę miejsca dla bydła, ale tu będzie wydobycie tego, to nie problem. Myślę, że możemy gdzieś tu spróbować, nie? A tu zostawić dla bydła miejsce. Jak tu jest z papryką? 108, to dużo wymaga pola. Michaels. To nie jest rozsądne to ustawienie, bo zużywam to miejsce tutaj, powinna być druga farma. Zrobimy to inaczej. Wiem, że robię źle, ale robiłem mimo to. Lepiej wykorzystać to miejsce, które i tak się nie nadaje pod zabudowę jakąś. Ile nam tu jeszcze? Jeszcze trochę. Okej. I papryka znowu. Cyk. I dokładnie ta sama historia. Zaraz, zaraz. Czy papryka wymaga... To chyba też jest zasób, który jest... czyli się nie da tutaj. Chyba się nie da, nie? Dobra, to inaczej zrobimy. Najwyższa pora odkryć podróżowanie. To trzeba zamknąć. Trzeba znaleźć inny teren. Na którym można by paprykę uprawiać. Ale to powoli będzie przybywało mięsa, na przykład w magazynach, więc to żaden kłopot. Możesz kupić nasiona, dzięki którym możesz zasadzić daną roślinę, gdzie chcesz. Naprawdę? To nie wiedziałem tego. You'll get the job done, and done well. You hear? A job half done will come back to bite you. Interesuje mnie tutaj. Zaraz zobaczmy, bo tutaj w magazynie się pojawiła informacja, że wełny trochę ubywa. I ziemniaki. Ciągle, kurde, za mało ziemniaków. No jest dużo ludzi, to się nie dziwię. Chleją strasznie. Tartaki. Dobra, zobaczmy, ja tutaj ziemniaki postawiłem w tym miejscu. Spokojnie, spokojnie. Nie dam się zaskoczyć. Nie dam się zaskoczyć brakowi wódki. Nie, nie, nie. Tutaj pracują jakoś mniej zawzięcie? Chyba nie. Nie mają 100%. Tylko i tak nie dają rady. Ale nadwyżki mamy zasoby alkoholu. Dobra, wełny będzie potrzeba więcej. Prędzej czy później. A to oznacza, że w owieczkowie są niedostatki. Psa, lepiej mieć za dużo niż mieć za mało tych rzeczy. Brakuje też farmerów, ale to zaraz sobie z tym poradzimy. Ceasefire has ended. Ktoś tam strzela się ze sobą.
Okej. Okej, zrobimy to tak. W pewnym uproszczeniu. Żeby nam farmerów przybyło. Jak nam przybędzie farmerów, to też nam przybędzie wydatków, ale to poradzimy sobie. Zobaczmy, jak z rybami sytuacja. Wiecie, jak to jest, farmerów dużo, to ryb mało. Okej. Ziemniaków przybywa. Mięsa, u kurde. Świnek to produkują straszne ilości. O, nie, przepraszam. Nie ten guzik. Troszkę możecie sobie odpocząć. Doskonale. Wszystkie wyspy będą zajęte już. Statku kochany, płyń tam. Okej. To nie moje. Tu jest moje chyba. Game save. Op. Co robię, jak mam doła? Kurde, nie mam dołów. No nic nie robię. W sensie to samo, co robiłem. I czekam, aż przejdzie.